dla siebie. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z pięknego Gotika Noc Kruka, gdzie będziemy sobie szli do Bospera, ale najpierw wejdziemy jeszcze tutaj. Tu jeszcze nie byliśmy. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Dużo możesz dla mnie zrobić. Mam parę pytań dotyczących miasta. Opowiedz mi o mieście. Korinis to jedno z najbogatszych miast w królestwie, choć może w tym momencie trudno w to uwierzyć. Odkąd zaczęła się wojna z orkami, handel przestał przynosić zyski. Król zażądał, żeby wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane na użytek armii. Więc rzadko przypływają tutaj jakiekolwiek jednostki, co z kolei oznacza marne zaopatrzenie. Wielu mieszkańców martwi taki stan rzeczy. Nikt nie może przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Możemy tylko z pokorą czekać na to, co ma nastąpić. Chyba nie mamy żadnego wpływu na przyszłe wydarzenia. Gdzie mogę tu coś kupić? Targ znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi frontowych. Znajdziesz tam wszelkie możliwe towary. Po drugiej stronie miasta jest jeszcze kilka sklepów i zakładów rzemieślniczych. Większość z nich znajduje się przy bramie. Ryby możesz kupić w dzielnicy portowej. Sklep rybny znajdziesz tam bez trudu. Ale prawda w tym wszystkim jest, jak ona mówi. To miasto jest tak naprawdę duże, w miarę wygląda, ale czuć biedę. Czuć biedę. Bardzo, bardzo czuć biedę. Środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Pierdu, pierdu, ja posłucham. Ja ruszam nauczyć się opierdzielania skór. Nie jesteśmy dobrymi wojownikami i nie mamy jakichś tam regis w ogóle. Nie mów, że o tym nie wiesz. A, to już gadałem, no tak, zapomniałem. Bosper. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mów, że naucz nie mnie, wiesz. Jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Nie trzeba. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Nie mówię ci przecież nic nowego. Ciekawi mnie, czy inne rzeczy też możemy skurować. Uczony, czyli jeszcze nie umiemy wszystkiego pewnie. No dobra, czaj. I tak tego nie zmienisz. Sprawdzimy, wyjdziemy tu za bramę, zobaczymy, czy tam znajdziemy kogoś. Nic o tym nie wiem. Tam były szczury, tam je zapierdzieliły. Ale musimy szukać wilki. Krwiopijcy. Niezbyt fajnie. Nie chcę z krwiopijcami się być. Szukam wilki. Się boję, bo oni mówili, że gdzieś tutaj z tej strony można trafić na gówno w postaci orka, ale nie wiem, czy to prawda. Siema, kusarz. Też DC, nagrywam. Jest wilk. Pozdrawiam kusarza, ale sorry, ja tutaj nagrywam. O kurna. Jest trzy wilki są. Jakbym dał radę jednego zbejtować. Ocie, panie! Ocie, panie! Wilki, kurde, dużo was! Zjedzą mnie! O, smacznego, kurna, smacznego! Pierdzielony. Dobra, czyli... jeżeli nie znajdziemy wilka, który jest samotny, to nie mamy szans się z nim policzyć. Pierdziele. Jak mam to zrobić? Tamte wilki, szkoda, że nie mogę oskoczyć. No, trzy wilki to za dużo. No, trzy wilki pierdzielone w jednym staku. O,
Trochę niezbyt fajna informacja. O Jezu. To jest dużo... Ja jeszcze jestem za słaby, żeby walczyć. Musiałbym się nauczyć. Nie wiem, czy mogę jeszcze jakoś zdobyć expa bardziej. Czy mogę zrobić inną misję jakąś. Sami krwiopijcy. Goblin w ogóle tutaj. Cię ma goblin. Chyba cię zapierdzielę. Dobrze, że się nie broniłeś. Młode wilki myślę, że pokonam dwa naraz. A tam są chyba trzy wilki, cholera wie. Nie, nie trafimy. Bez umiejętności walki łukiem to możemy się co pobawić. Jest skóra wilka, no dobra, czyli fajnie, da się tutaj wilczą skórę zdobyć. Tu nie będzie już żadnych stworów, bo wszystko żem zabił. Szkoda. Mamy dwie skóry, musimy znaleźć jeszcze cztery, ponieważ mieliśmy pół tuzina przynieść. A tuzin, jak wiadomo, to jest 12. A wiecie skąd to wiem? Z Gothica 1. Czarne gobliny, to jest ich obóz. Z Gothica 1 pamiętam, ale to nie, że... Za dzieciaka mi chodzi, że to wiem. Bo za dzieciaka niebieski wiesz, to są serawizy. Za dzieciaka właśnie pamiętam, że grałem w Gothica i myślałem, ile to jest, tak gdzieś była chamica, że trzeba było przynieść oficyjnej gry, nie pojarzę dokładnie, właśnie tuzin, dwa tuziny. I jak dwa tuziny wyszło, że to jest 24, z czego wiedziałem, że tuzin to jest 12, więc teraz wiecie, to jest taka nauka nauką, nie? Ja się dużo z gier nauczyłem rzeczy takich prostych. Dobra, tutaj wilkę nie znajdziemy, musimy wyjść przez drugą bramę chyba. Coś tu zepsutego jest. Dźwięk był. Zawracamy. Ciekawi mnie też na przykład w kronikach, na przykład jak to zrobili. Czy w kronikach na przykład wszystko działa dobrze, nietnie? Wiecie, jednak to moderzy zrobili, oni to powinni zrobić. Czy tam trzeba system packa wgrać? Czy tam wszystko już jest? Cholera wie. Tam mamy gdzieś szczury. Pamiętam, tutaj były szczury, tak? Brzmia wyżej były, dobra. O, tu coś jest. Zardzewiałe bronie są... 10 punktów zręczności, mamy super miecz. 10 punktów zręczności, no nie mam takiego czegoś. Ta broń jest lepsza, jeżeli chodzi o zasięg. Ale to jest więcej damage'a. Kurde, ciekawe, nie? Zręczność 20 i byśmy mogli używać... Tego. Sobie pochodzimy tędy. Pozbieramy sobie luty naokoło. Wiecie, darmowy lut to darmowy lut. O, ja pierdziel, jak mi skoczył na łowę. Szczury to nie jest takie straszne. Kurde, żeś mnie wystraszyły te szczury. Skoczyły mi na łeb, nie? Póki nie muszę, to HP nie przywracam, bo może uda nam się pójść spać po prostu. Nie będziemy marnować. Młotek. Dużo ludzi tu zmarło. Pogrzebacz? Może by... Aha, to jest sierp. Pogrzebacza nie mam. Srebrny pierścień. No to jest już coś, co mnie cieszy. Ale ciekawe, co mi daje ten pierścień. Aha, po prostu na sprzedaż. Kosztowności na sprzedaż. Ciekawe, co tu jest. Rośliny lecznicze. Nie wiem, co w ogóle miałem zebrać dla Kolagorna. Kolagorn. Kurde, mamy tyle misji. Wyzwanie. Czeladnik z Korinis. To wiem, ale mi chodzi wielkie wyzwanie, orka, nie? Informacje, kamienne tablice. To jest eksperyment. Mamy podobno listę, nie?
Zioła alchemiczne. Roślina, no. Dobra, smoczy korzeń. Dobra, to trochę tych roślin trzeba. Mamy ten szczaw. Tytuł można zejść. A to jest ta druga strona. To mnie tak ciekawiło. Ale jak tam spadnę, to już nie wrócę. Chyba nie chcę. Nie chcę chyba tam iść. Patrzę, co tu jest coś ciekawego. Trzymam się od tego z daleka. Tam są grzyby. No. Mięso kopacza w ogóle. Ja pierdzielę. Kurde, grzyby z Górniczej Doliny to są. Ja wam mówię. Mięsa kopacza. A ile one tam dają? Co one tam dają? 15. Bardzo duże grzyby. Bardzo duże grzyby. Tam zobaczymy, co jest z drugiej strony. Zabiliśmy te szczurki, to... Kurna, złap się. No. Z jakiej to gry? A w Ryzenie miałem ten problem skakania, że nie mogłem skakać. Pamiętacie, jeżeli ktoś oglądał serię z Ryzena, był błąd ze skakaniem, że jak skakałeś, to cię po prostu wypierdzielało w kosmos. I co śmieszne. Ja skończyłem serię, jakiś później czas, no jakoś, no ile to teraz, pół roku temu, czy rok temu, teraz gdzie teraz gramy, wydali łatkę na wszystko, ogólnie, że tam wiecie, że można było na PS-a grać, jaki taki mini remaster, chociaż nie remaster. No i właśnie można, naprawili to skakanie. Kurde. A czekaj, to może coś jest pod mostem? Nie wiem już. Bo to. Komuś moneta spadła wchodząc do miasta. Moja. 50 groszy na ziemi. Było dokładnie tak, jak mówisz. Kto tam się tak odlewa? Rupert. Musiały pojawić się problemy. Problemy to ja mam tutaj. To interesujące. Mnie to i tak nikt nie słucha. To było oczywiste. Skąd ty to znowu masz? Torben. W niedobrych czasach. Ba. Pablo. Dobra, muszę wykombinować te skóry. Chyba, że jeszcze coś znajdę, jakąś misję, co mogę zrobić teraz. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu... Mamy tyle misji, wielkie wyzwania. Właśnie, mamy już... A może pójdziemy do... Wyjdziemy trochę stąd, żeby nie było tak, że tu siedzimy. Możemy pójść do klasztoru. Pójść do klasztoru po prostu. Weźmiemy tego typka, może nas zaprowadzi. Więc pomoże nam walczyć ze stworami po drodze, więc easy. Albo z Bartokiem. Hey. Czekajcie. Z Bartokiem może, zobaczmy. Hej. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Dobra. Uczciwy układ, no nie? Dobra. Proszę bardzo. Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Tak, to jest tamto miejsce, gdzie przed chwilą będziemy wpierdzili. Tam są trzy wilki, więc jeżeli zdobędziemy stamtąd skórę... Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Więc dobrze, Bartokowi zapłaciłem 50, ale mamy dużo złota. Mamy dużo złota, możemy. Przywrócić ją człowiekowi. Z inwestycja w przeladnika. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Mówią to i lepiej, jak tutaj jeden z widzów mówił, najpierw zrobić jak najwięcej misji, a potem dołączyć do kogoś. Trudno mi w to uwierzyć. No, idziemy na prawo, nie? Ta. Tutaj, gdzie ja miałem właśnie śmiech, że mnie zabijały potwory. Ty wszystkich zabijesz. Kurde, on nie wie, on nie widzi, nie?
Eks piękne. Nie ma czego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. No idę, Bosper. Oż kurna, ile to jest wilków. Czekajcie, bo on jest idiotą, nie? Czekajcie. Dobra, żyjemy, jesteśmy z wilkami. Udało mi się z kuzynem Saszą dogadać. Nie, on nie może umrzeć. On nie może umrzeć, to będzie smutne, zbyt smutne. Dobra, wiecie co, ja muszę zapisać przed... Nie chcę, żeby on umarł. Kurde, muszę mu pomóc. Bo tak smutno, żeby ten... Bartok, tam jest 20 wilków, kurna. Jak nas zapierdzieliły, nie? Jak ja mam ci pomóc, jak ty tam giniesz od razu? Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Trudno mi w to uwierzyć. Słyszę o tym po raz pierwszy. Zawsze to powtarzałam. Dobra. Ode mnie tego nie dostał. Będzie ciężko, jak go znowu zapierdzielą, nie? Nic tu nie ma. Dobra, zapisujemy sobie to miejsce, bo tutaj się będzie jazda odwalać, nie? Dawaj, boss. Kurna, tam jest tyle wilków. Nie wiedziałem, że tam jest aż tyle wilków. Ej, ale ty biegniesz na nich. Ej, bejtuję na siebie. Zabij te, co są na mnie! Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Osper! Poczekaj, cholero jedna. Pomogłem ci, tak? To widać było, że pomogłem. Nic tu nie ma. No bo pomogłem. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra, czekaj. Ja sobie wypiję też potiona, bo kurde, z tobą to jest jazda, nie? Niezła. Mamy trochę skór, więc to jest chyba największy plus. O, tu jest jeszcze wilk, zapomniałem. Niczego tu nie znajdę. Za te skóry będę miał no misję. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Próbujmy, nie? Znowu jedna z tych głupich bestii. A więc ja byśmy go zupełnie zabili. Ale mnie zapierdzieliła, nie? Kurna. Niczego nie tu ma nie znajdę. Plądrować. Niczego tu nie znajdę. Dobra, bo ja nie pozbierałem. Nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie pozbierałem lutu niczego i kur... tu nie znajdę. Świetny jest. Niczego tu nie znajdę. Dobra, jeszcze raz zapiszę, jak lód pozbierałem. Spróbujmy to... Wypij potiona. Chodźmy dalej. W porządku. Dobra, spróbujemy, nie? Znowu jedna z tych głupich bestii. Bartok, ty kurde... Ty szaleńcze. Są twoim strażem. Znowu jedna z tych głupich bestii. Niczego tu nie znajdę. No, koniec z tobą, bestio.
Nic tu nie znajdę. Ty kurde orka zabiłeś, a ja przywaliłem w ogóle w niego. To chyba koniec, ty, czy ty chcesz iść dalej? Ja pierdzielę, mam broń orka. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem, jasna cholera. No to na razie, możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Jo, piuch, doli. Co tu robił kurna ork? Dobra, ja na razie nie idę sam w las, bo tam są te czarne orki. O, ja pierdzielę. Jeszcze cieliśmy sfora, żeśmy zabili. Na początku gry raczej powiedzmy, że ja też zabiłem. Bo tu byłem. Mamy expa. To mnie najbardziej cieszy, bo mam 15 punktów do wydania. Mamy skóry dla Bospera. Mamy w ogóle broń. Broń orka. Za 50 golda tak naprawdę... Lecimy do przodu, taka jest prawda. Z 50 golda zdobyliśmy więcej. 100 golda, 200, 300 i expa, więc... I za ten exp nie jest warty pieniężny. Każdy exp jest warty pieniężny. Pieniężnej tutaj pieniężnego dodatku. O kurna, zębacze, spierdziela. Zębacze, co tu robią zębacze? Zębacze się zawsze bałem w Gothiku. One zawsze były takie groźne, małe dinozaury, nie? Ciop, ciop, ciarap, ciop, ciop. O Jezu. Polowanko się udało. Bosper żyje. Mnie nie słucha. Czekaj, ciekawi mnie, czy ja Kowalowi mogę teraz dać tą broń orka. Bo się zdziwi pewnie. Nie mógł, że o tym nie wiesz. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Jednak to zrobiłeś. Znakomicie. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Wow. Kończymy to. Nie wiem, u kogo tak naprawdę chcę być tym. Chcę na razie wszystkie misje porobić, wiecie? Jak najwięcej misji dla nich wszystkich i wtedy zobaczymy. Jeżeli on tego nie widzi. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Ode mnie tego nie dostał. Pokaż mi swoje towary. Masz te skóry, które ci dałem. Mam swoje zdanie na ten temat. Możemy ci sprzedać te pierścienie po 18. Kielich za 15. Kwarce, te wszystkie rzeczy zostawimy. Ale mam jeszcze skóry. Dwa za skórę. Skóra cienia stwora. A na samym końcu zupełności się z tobą zgadza. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Ten drogi jest w ogóle miecz. Darzył jednakowo. Trudno być tego pewnym. Dobra, na razie po prostu nie chcę nikogo być, nic robić, więc tak na spokojnie sobie tutaj. Było wiadomo od dawna. Fajnie jeszcze byłoby tak. Przejść się do klasztoru. Bo jest klasztor, z tego co wiemy. Jest ten typ na tym, może weźmiemy go. Niech nam pokaże klasztor. Jeszcze chcę do Nara iść. Do Nara pewnie będzie trzeba też tam typa tego Alaresa. Tylko trzeba najpierw rozwikłać całą sytuację, to tu się odpierdziela. Właśnie, a w barze może ktoś jest? Podpatrzył czyn Beliara i przemierzył. Nie masz tu za dużo ludzi, wiesz? Huragon. Jedny jesteś. Ten stał się jego sługą. Nie wiem, pójdziemy, ewentualnie zatrzymamy się w połowie drogi i skończymy odcineczek. Zabierz mnie do klasztoru. Nie ma szans! Aha. Nie wiesz chyba, z iloma stworzeniami musiałem sobie poradzić, zanim tutaj dotarłem. Kiedy pomyślę o tych wszystkich krwiopijcach, wilkach i goblinach, to się cieszę, że nie muszę się stąd ruszać. Poza tym i tak nie wszedłbyś do klasztoru. Dlaczego? Wejść tam mogą jedynie magowie, paladyni i nowicjusze. Jak mogę zostać nowicjuszem? Kiedy człowiek czuje głęboką wewnętrzną potrzebę... Hej, powiedz mi tylko, jakie muszę spełnić warunki? Potrzebujesz darów, owcy i...
1000 sztuk złota. Skąd mam wziąć tyle złota? Jak mniemam, nie znasz nikogo, kto by za ciebie zapłacił. Zatem będziesz je musiał zarobić. Skąd mogę wziąć owce? Od farmerów oczywiście. Nie dostaniesz jej jednak za darmo. Jesteś zajebisty, słuchajcie, nie? Słuchajcie, mieszkańcy. A zamknij się w końcu. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Kurde, ciężka sprawa z tymi wszystkimi ekspami. Wszystkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram. To opowiada takie rzeczy. A będzie jeszcze gorzej. Naprawdę, sama widziała. Co tu handlarze jeszcze mają? Bo nie gadałem chyba z Jorą. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Nie gadałem ze wszystkim. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Żyć w niedobrych czasach. Gdybym sama tego nie widziała... Mógłbym odzyskać twoje złoto. He? Mąż, uważaj na... A czemu niby miałbyś to zrobić? Naprawdę, sama widziała. On po prostu za dużo gada. Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. Przyszło, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. O gildzie złodziei nie gadam, bo ja tak myślę, że to bez sensu. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Nie potrafi niczego zatrzymać. Alrik mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego Obdartusa, który wymienił swoją broń na parę pochodni i kawałków mięsa? Tak, o niego. Wciąż mam ten miecz. Ile za niego chcesz? Cóż, dla ciebie 50 sztuk złota. O której wszyscy wiedzą. Oto 50 sztuk złota. Daj mi teraz miecz Alrika. Proszę. To był dobry interes. Dobra, będziemy miecz jego mieli. Co wiesz na temat gildii złodziei? Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. On po prostu za dużo... Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. A jaki towar ma, bo nawet nie sprawdziłem, co on tam ma za towar. Pokaż mi, co tam masz. Kusze, bronie... Amulety... Grzyby... Inne takie. Dobra. Mam miecz Alrika, ale on jest... To interesujące. U 30 za 30... To, kurde... Nie warty w ogóle swojej ceny, nie? Nie wart tych 50, ale tu kończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego odcineczku. Będziemy się rozprawiać, czymkolwiek damy radę. Cześć!